Tak sobie pomyślałem, że ty masz bardzo trudne zadanie, żeby teraz jednocześnie pracować, no i się uczyć, bo jednak masz tych 14 lat. Jak poszedł egzamin ósmoklasisty? Wydaje mi się, że dobrze, choć tak naprawdę nie wiem sam, co mam myśleć, bo też ja nie jestem takim mega dobrym uczniem, nie jestem też złym, jestem po prostu średni, ale myślę, że dobrze i że się dostanę do mojej szkoły, którą mam tam w głowie, do której chcę się dostać po A prostu. które przedmioty są dla ciebie bardzo łatwe, a które czasami sprawiają ci problemy? Ja jestem moim zdaniem bardzo dobry w takich przedmiotach humanistycznych jak polski, historia i też chcę się wybrać na kierunek humanistyczny, a jak się nie dostanę, to chcę iść do szkoły plastycznej. No dobra, o średnią nie pytam, to zostanie tajemnicą, ale wiem też, że masz ogromne wsparcie w swoich rodzicach. Wsparcie to jest jedno, ale czy też miałeś może z nimi jakieś rozmowy, po których wiesz, na co warto zwrócić uwagę, czego się wystrzegać? Jakie wskazówki dają ci mama i tata? Z moimi rodzicami też za bardzo nie gadałam o takich rzeczach, bo jakby moi rodzice też nie wiedzą, jak w tym troszeczkę świecie tam jest. Ale się, no moja mama troszeczkę się o mnie boi w tym całym świecie show biznesu i w ogóle. Ale ja wiem sam, że ja jestem na tyle dojrzały, że niektórym rzeczom się po prostu nie da. Jakby, gdybyś miał powiedzieć, czego mama się boi, czy ona mówi dokładnie o co chodzi? Nawet sam nie wiem szczerze. Może wydaje mi się, że chodzi o jakieś towarzystwo, może złe czy coś takiego. Część twoich fanów jest ciekawa dokładnie tak jak ja, tematu Eurowizji. Czy ty chciałbyś wystąpić na Eurowizji dziecięcej? Jakby sam nawet nie wiem, ale wydaje mi się, że to by był bardzo też mocny start, jeśli chodzi o moją karierę muzyczną, bo jakby nawet sama prezentacja Polski na Eurowizji daje to, że ta popularność się zwiększa mega o dużą liczbę i jakby nie wiem, ale też się jakoś o to boję i nie wiem, czy iść tą samą drogą co Wiki i Roxana, czy może sam iść swoją własną drogą i też pokazać, że można samemu. A gdyby dzisiaj przyszła taka propozycja i musiałbyś podjąć decyzję, to co byś To zrobił? wydaje mi się, że no, gdyby Wydaje mi się, że bym chyba pojechał, tak. Jest taka niepisana zasada, że jeżeli ktoś daje ci jakąś szansę, to nawet jak się wahasz, lepiej z niej skorzystać, żeby potem sobie nie pluć w brodę.